Cześć, z tej strony Gosia Stuczytam i zapraszam Was na Rozpaczking. To coś, czego bardzo dawno nie było na tym kanale. W ogóle, jak widzicie, Pamuk z tyłu mi towarzyszy. Nie było dawno Rozpaczkingu, bo dawno nie zdarzyło mi się, żebym zamówiła więcej książek w jednej paczce. No a tym razem jakoś tak wyszło, nie wszystkie książki są moje i nie jest to też tak wielkie zamówienie jak te, które możecie pamiętać z początków tego kanału. Natomiast stwierdziłam, że to dobra okazja, żeby pokazać Wam, jakie książki do mnie przyszły i przy okazji też pokazać Wam kilka książek, które kupiłam wcześniej, które dotarły do mnie wcześniej. Jak widzicie, mam rękawiczki. Ja zdaję sobie sprawę, że wirus nie przenosi się przez ręce i raczej one zabezpieczają, żebym nie dotykała swojej twarzy. Jak wyjmę książki i otworzę pudełko, no to już będę wyjmować książki gołą ręką, bo tak będę je czytać. Nie mam pojęcia, czy są to takie środki ostrożności, które powinnam przedsięwziąć. Także to jest paczka. Tutaj mam znany Wam nożyk. No i będę ją otwierać oczywiście tak, żebyście nic nie widzieli, bo nie mam jak jej podnieść wyżej. No dobrze, ja już widzę, co jest w środku. I za chwilę Wam pokażę. No i chyba zdejmę jedną z tych rękawiczek. Sama nie wiem, jak to robić, ale jeżeli widzieliście takie filmiki, które kiedyś wrzucali vlogerzy, którzy byli w magazynach chyba nieprzeczytanych, to było widać, że w ogóle pracownicy magazynu noszą rękawiczki i w rękawiczkach dotykają książek ze względów po prostu higienicznych i chodzi też o to, żeby nic się na nich nie odciskało. Więc być może oni są do tego po prostu najlepiej przygotowani do całej tej sytuacji. No dobrze. I co się tutaj znalazło? Po pierwsze, książka, na którą czaiłam się naprawdę długo, od momentu, kiedy pojawiła się w ogóle w zapowiedziach i kiedy usłyszałam o niej chyba od Oli z Literackiego Parapetu. Jest to książka Ukochane równanie profesora Yoko Ogawy. I to jest powieść z serii wydawanej przez wydawnictwo Tajfuny, które zajmuje się właśnie literaturą azjatycką, chyba przede wszystkim japońską. No i jest to taka bardzo niewielka powieść i oprócz tego, że jest to powieść japońska, niewiele o niej wiem i że jest to powieść obyczajowa. Jak wiecie, najlepszą książką zeszłego roku była dla mnie Dziewczyna z Kombini, więc trochę mam dużo oczekiwania, jeżeli chodzi o takie właśnie małe japońskie powieści. Mam nadzieję, że ta też bardzo mi się spodoba. Ostatnio znowu zrobiło się o niej głośno. Pojawiała się na różnych bardziej popularnych kanałach. Mówiła o niej na przykład Karolina Skąbuk i ja też wtedy sobie przypomniałam, że zaraz, chciałam tę książkę kupić i odkładałam to przez cały czas. To fakt, że te książki nie są najtańsze, dlatego ja też polowałam na jakąś promocję, ale też widać, jak się je ma w ręce, że wydanie jest naprawdę bardzo porządne. Następna książka to powieść graficzna i będą tutaj aż dwa komiksy. Po pierwsze, no nie mogłam sobie odpuścić Zabić Drozda Harper Lee, adaptacja. Ja w ogóle nie widziałam nawet, jak wygląda ten komik w środku, więc to jest mój pierwszy raz, kiedy do niego zaglądam. Bardzo taka tradycyjna, tradycyjna kreska komiksowa, przyjemna, ale nie jakaś specjalnie innowacyjna. To nie jest coś, że coś, co graficznie w jakiś sposób jest przełomowe. No i zobaczymy, czy to będzie adaptacja 1:1, jak to się będzie czytało i czy coś tutaj ta adaptacja komiksowa nowego wniesie. Czy w ogóle warto po to sięgać, kiedy zna się książkę, czy ma być to przybliżenie tej lektury w formie bardziej może przystępnej, chociaż ja szczerze mówiąc polecałabym jednak przeczytać Zabić Drozda. No, ale jestem bardzo ciekawa i też myślę, że niedługo przeczytam, bo mam ostatnio ochotę na komiksy, chociaż wiecie, ja zawsze tak mówię, a potem mi się zmienia, także mam już na półce i będzie na mnie czekało. Następna książka to też pozycja, na którą czaiłam się od dawna i chodziłam wokół niej już długo, nawet mam ją w e-booku. Jeżeli się zastanawiacie, po co mi po raz drugi ta sama książka, no to dlatego, że stwierdziłam, że większa jest szansa, że w papierze w którymś momencie sięgnę, a już naprawdę od dawna mam ochotę. To jest oczywiście Problem Trzech Ciał i poprawiajcie mnie, Cixin Liu. Mam problem z tym imieniem. Jest to pierwsza część trylogii napisanej przez chińskiego pisarza, który pisze taką
fantastykę bardzo poważną, to znaczy ona jest bardzo naukowa. To jest takie sci-fi, tak zwane twarde science fiction, które mocno opiera się na różnych teoriach naukowych. I ponoć tę książkę czyta się w taki sposób, że do pewnego momentu w ogóle nie mamy wrażenia, że czytamy fantastykę. Tę książkę czytała Asia i mówiła o niej na kanale, także ja po prostu mam zamiar do niej dołączyć, i bo od dawna mnie ten tytuł interesuje, usłyszałam o niej po raz pierwszy, kiedy była mi polecana na stanowisku wydawnictwa na krakowskich targach książki 2 lata temu. Więc naprawdę długo czekałam, żeby się zdobyć na tę książkę. No i mam nadzieję, że w końcu sięgnę. Mam na swojej półce Piorun Kulisty, ale wolałabym jednak zacząć od tej trylogii, bo słyszałam, że jest zwyczajnie lepsza. I nie chcę się zrażać i potem nie chcieć sięgać po trylogię ze względu na to, że nie podobała mi się pojedyncza książka, chociaż i tak mam nadzieję, że Piorun Kulisty też mi się spodoba. Następna książka to jest książka, którą zamówiła sobie moja mama, ale ja też chętnie ją przeczytam. To Reportaże z Rosji przyszło nam tu żyć, Jeleny Kostiuczenko. Bardzo taka głośna książka i dosyć popularna, zbiera naprawdę dobre oceny. Jest to zbiór reportaży o współczesnej Rosji i to, co jest charakterystyczne, to ponoć Jelena Kostiuczenko bardzo intensywnie angażowała się w spotkania ze swoimi bohaterami, wchodziła w różne miejsca, które są niebezpieczne i że faktycznie no, poświęcała się dlatego, żeby ten reportaż napisać jak najlepiej. Więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że styl również będzie mi odpowiadał i że będzie to bardzo ciekawa książka. Oczywiście, kiedy pojawiły się jej zapowiedzi, to ja natychmiast napisałam do Asi, że zobacz, kolejna smutna książka o Rosji, więc troszeczkę zaprotestowała. Natomiast ja bardzo chętnie przeczytam i postaram się, żeby moje uprzedzenia, które chyba trochę mam, nie pogłębiały się po tej lekturze. I kolejna książka też nie jest dla mnie, to jest książka, którą zamówiła sobie z kolei moja siostra. Jest to kryminał Agaty Christie, Karaibska tajemnica. W ogóle nie znam tej części, no ale tych kryminałów Christie jest tak dużo, że przeczytanie wszystkich jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Całkowicie rozumiem potrzebę wracania do klasycznego kryminału od czasu do czasu. Ja mam dość duży zbiór Christie na czytniku i też kiedy mam ochotę na coś takiego lekkiego, coś, co być może mnie zaskoczy, ale jednak w samej formie będzie cudownie przewidywalne i takie kojące, to też często mam ochotę sięgać po te kryminały. O czym to jest? O Karaibach, nie spodziewalibyście się pewnie. Emerytowany wojskowy nudziarz, którego śmierć przerywa sielankę. No, zobaczymy. Moja siostra, jeżeli chodzi o preferencje dotyczące kryminałów, to zawsze mówi, że nie lubi, kiedy ktoś zostaje otruty. Najlepiej, żeby został dźgnięty. Nie wiem, czy macie też takie preferencje dotyczące narzędzia zbrodni. Mnie to jest, szczerze mówiąc, obojętne. Ważne, żeby intryga była interesująca i miała jakiś taki twist odróżniający od innych. Chociaż powiem szczerze, że u Christie nie szukam oryginalności, tylko właśnie tego, co już znam i lubię. No i ostatnia książka z tej paczki, również komiks. To Loteria Shirley Jackson, ale oczywiście Miles Hyman jest autorem komiksu, a jest to komiks na podstawie opowiadania Shirley Jackson, opowiadania horrorowego, którego nie znam, nie czytałam, więc tym razem będę czytać komiks najpierw, bez znajomości oryginału. Ponoć mocno to opowiadanie namieszało, bo kiedy się pojawiło, kiedy zostało wydane, to jakoś bardzo wstrząsnęło czytelnikami. Tutaj kreska jest trochę mniej typowa, bardziej widzimy, że jest to taki styl trochę malarski. Troszeczkę mi to przypomina na przykład obrazy Hoppera, które uwielbiam. To nie jest do końca ten styl i to też nie jest ten poziom oczywiście, ale wygląda to fajnie. Jest dość duża przedmowa dotycząca samego tego opowiadania. Wiem, że tematyka dotyczy małego miasteczka, w którym dzieje się coś strasznego, przy czym jest to chyba taki horror bardziej społeczny, że coś jest nie tak z tą społecznością, że są tam jakieś takie, nie wiem, czy naciski, czy rytuały, czy no nie wiem, o co chodzi, bo nie sprawdzałam, bo chcę mieć niespodziankę. Natomiast, że jest to właśnie związane z presją społeczeństwa i takim ślepym podejściem do tradycji, czyli coś, co ja w ogóle bardzo lubię i jestem naprawdę ciekawa. Tak się prezentuje ten stosik, który znalazł się w paczce. I jeszcze pokażę Wam trzy książki, które kupiłam wcześniej i które w ogóle do mnie dotarły. Po pierwsze, książka, którą teraz czytam i już Wam ją pokazywałam.
wierzyliśmy jak nikt Rebeki McKay. Nie wiem dlaczego w poprzednim filmie, który pewnie już jest na tym kanale, powiedziałam, że jest to książka, która dzieje się w połowie lat 70. Nie, dzieje się w połowie lat 80. I ja wiem, że epidemia AIDS, która jest tutaj opisana, dzieje się w latach 80. A poza tym, jak potem zwróciłam uwagę, mam przed każdym rozdziałem dużą datę, kiedy to się dzieje. Więc nie wiem, rozłączyłam się z mózgiem na chwilę. No i jak na razie nie mogę Wam dużo więcej powiedzieć, bo cały czas jestem gdzieś na początku, bo nie miałam czasu po to sięgnąć. Natomiast już podoba mi się to, że autorka troszeczkę gra z oczekiwaniami czytelnika i mam wrażenie, że wybiera takie rozwiązania, które nie są do końca oczywiste. Czyli na przykład mamy rozmowę w samolocie, która wydaje nam się, że potoczy się w określony sposób, a jednak nie. I to już mi się zaczyna podobać, podoba mi się styl, no i oczywiście mam dość duże oczekiwania ze względu na to, że ta książka jest po prostu bardzo chwalona i ma bardzo dobre opinie i mam nadzieję, że ja też będę wzruszona, poruszona i że też ta książka stanie się dla mnie ważna, no ale na pewno szczerze Wam na ten temat opowiem, jak przeczytam. Poza tym książka, którą zaczęłam czytać, ale przerwałam, no bo przyszli, wierzyliśmy jak nikt, ale może będę czytać równocześnie, czyli Kocie Chrzciny, Lato i Zima w Finlandii, książka, którą bardzo chciałam kupić, od kiedy ją zobaczyłam, z przyczyn oczywistych, bo to domek muminków, ale tutaj nie chodzi tylko o muminki, ale o moje w ogóle zainteresowanie północą. Jak na razie przeczytałam rozdział, który tak bardzo sprawia, że chciałabym się po prostu teleportować do tych letnich domków fińskich, gdzie wszyscy robią grilla, siedzą w saunie i doskonale się bawią. Więc z jednej strony kojące, z drugiej strony irytujące w obecnej sytuacji. Nie mam jeszcze absolutnie nic do powiedzenia, mam nadzieję, że będzie to ciekawy reportaż. Ponoć nie uniknięto tutaj stereotypów. No, ale ja też się spodziewam takich informacji bardzo podstawowych, tak jak na przykład w tej książce Szczęśliwy jak łosoś, która też była dosyć stereotypową książką o Norwegii, to znaczy stereotypowo traktującą Norwegów, ale moc informacji stamtąd cały czas gdzieś mi się przydaje w interpretacji pewnych na przykład tekstów kultury, z którymi mam do czynienia. No i też tutaj liczę, że po prostu czegoś ciekawego się o Finlandii dowiem. I ostatnia książka, na którą też się szykowałam, to jest Berdo Anny Cieślar. Jest to bardzo głośny debiut, ponoć świetny i ponoć w ogóle nie czuć, że jest to debiut, o którym dużo osób mówiło i wiele osób mi polecało, więc postanowiłam kupić i się zapoznać. Na razie leży i czeka ze względu na to, że przeczytałam niedawno Zimowlę i mam takie poczucie, że jeżeli chodzi o tę taką prozę polską, zanurzoną gdzieś tam w tej... klimacie polskiej wsi czy małych miejscowości, choć nie mam pojęcia, czy taka to będzie książka, ona się dzieje w Bieszczadach, ale gdzieś przeczuwam, że te książki mogą być połączone jakąś analogią taką stylową, no to stwierdziłam, że po prostu teraz nie mam koniecznie ochoty, żeby sięgnąć po książkę, która gdzieś też mnie będzie w podobne rejony przenosić. Natomiast na pewno sięgnę, na pewno przeczytam i jestem też bardzo zainteresowana. Przepięknie wydana książka. Piękna okładka i też taka faktura papierowa, bardzo przyjemna w trzymaniu. Dajcie znać, czy czytaliście i czy polecacie. Pewnie jeżeli czytaliście, to polecacie, bo nie słyszałam chyba jakichś złych opinii na temat tej książki. No, ale na pewno jeszcze chwileczkę na mojej półce poczeka. Także jak widzicie, mam co czytać, przede mną wiele ciekawych lektur. Dajcie znać, co Wy byście czytali w pierwszej kolejności, po co byście sięgnęli, no i podzielcie się w ogóle swoimi czytelniczymi wrażeniami, tym, co do Was ostatnio dotarło, albo na jaką premierę książkową się szykujecie. I jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. Idę umyć ręce, do zobaczenia w następnym filmiku.